Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W tę niedzielę słuchamy kolejnego fragmentu wielkiego kazania Jezusa, wygłoszonego na Górze Błogosławieństw. Jezus, podobnie jak Mojżesz na Górze Synaj, nadaje prawo swojemu ludowi. Widzimy wyraźnie, że przykazania mojżeszowe w interpretacji Jezusa brzmią znacznie radykalniej. My mamy tendencje odwrotne. Szukamy zawsze sposobności, aby załagodzić konsekwencje prawa, a może wręcz je tak obejść, aby w ogóle go nie przestrzegać. Jezus ukazuje nam drogę doskonalszą niż prawo Mojżesza. Jest to reguła miłości, której wzór mamy w osobie Jezusa Chrystusa. Prawo Mojżesza wzywało wprawdzie do miłości, ale jedynie ziomków i przyjaciół. Prawo Jezusa wzywa nas do miłowania każdego, bez wyjątku, nawet obcych i naszych nieprzyjaciół. Miłość czyni człowieka wolnym. Egoizm i nienawiść zniewalają serce człowieka. Uczmy się od Jezusa miłowania wszystkich, miłowania aż do kresu istnienia. Nie szukajmy usprawiedliwienia, a bierzmy przykład z góry, od Boga. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Jest to wezwanie do świętości, skierowane nie do jakiejś nielicznej, wybranej elity, ale do wszystkich bez wyjątku. Każdy z nas jest powołany i wezwany do świętości. Sprzeniewierzenie się temu powołaniu jest zaparciem się Chrystusa i zdradą Jego Ewangelii. Pragnijmy świętości dla siebie i naszych bliskich i upodobnijmy się do Boga w miłowaniu innych.